Policja apeluje do grzybiarzy o rozwagę, rozsądek i większą wyobraźnię. Okazuje się, że nie wszyscy znają lasy, po których chodzą, często wybierają się tam sami, przeceniając przy tym swój zmysł orientacji w terenie. Nie brakuje też takich, którzy zamiast wybrać się do lasu rano, robią to po południu i wpadają w kłopoty w momencie, kiedy szybko zapada zmrok, co w lesie następuje wcześniej niż na otwartej przestrzeni w mieście. Aby uniknąć przykrych konsekwencji zagubienia się w lesie, policja przypomina zasady bezpieczeństwa, do których należy się stosować. Wybierając się do lasu w pojedynkę, zawsze należy informować domowników, gdzie planujemy zbierać grzyby i kiedy wrócimy. Jeśli idziemy w większej grupie, pozostańmy z innymi w kontakcie wzrokowym. Chodząc po lesie, nie skupiajmy się tylko na poszukiwaniu grzybów, ale koniecznie kontrolujmy punkty odniesienia. Elementy charakterystyczne pozwolą nam znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy. Funkcjonariusze radzą zabrać też ze sobą naładowany telefon komórkowy, ładowarkę i elementy odblaskowe, albo przynajmniej jasne ubrania, które staną się nieocenioną pomocą w razie prowadzonej po zmroku akcji poszukiwawczej. Jeśli już zdarzy nam się zgubić w lesie, warto jak najszybciej powiadomić o tym fakcie bliskich lub policję. Jednocześnie starajmy się dojść do najbliższej drogi, to znacznie ułatwi poszukiwania. Mundurowi przekonują, że stosując się do tych wskazówek, z pewnością uda się uniknąć przykrych niespodzianek.